Malowanie, sport i muzyka. Czyli dzieci bawią się na półkolonii organizowanej przez Muff Riders. Okres wakacji to jest mnóstwo możliwości spędzania wolnego czasu. Dla dzieci jest to m.in. możliwość uczestniczenia w różnych półkoloniach, takich jak te organizowane przez Muff Riders. I choć jest to szkoła matematyki, to zajęcia organizowane dla uczestników nie skupiają się na rozwiązywaniu działań, lecz na różnych ciekawych aktywnościach. Zawsze jak tworzę półkolonie, mam taki cel, żeby dzieci się bawiły, ale jednak żeby się rozwijały. Czyli nasze półkolonie nie polegają na tym, że zabieramy dzieci nad wodę i one po prostu tam sobie tylko hasają, tylko każdy dzień poświęcony jest innemu tematowi, tak żeby może odkryły coś, czego nigdy nie robiły, a co będzie ich pasją. Każdy dzień tygodnia z założenia obejmuje inną tematykę aktywności. Jest to sztuka, sport, muzyka, joga i nie tylko. Piątek 19 lipca był właśnie dniem, w trakcie którego dzieci uczestniczące w półkolonii zajmowały się sztuką. Zajęcia z farbą i pędzlami cieszyły się zaangażowaniem wśród uczestników. Pozytywna atmosfera podczas malowania mandali była bardzo wyczuwalna. Jeśli chodzi o półkolonie, o te warsztaty wakacyjne, które prowadzimy, no to one nie są, tak, że nazwijmy to pod patronatem matematyki, no jednak mamy wakacje, więc chcę, żeby dzieci dobrze się po prostu bawiły i nie czuły jednak, że się uczą. Także matematyka jest, ale jest delikatnie wpleciona i konstrukcja tych naszych warsztatów jest taka, że każdy dzień poświęcony jest innemu tematowi. Także w poniedziałek mieliśmy dzień sportu, we wtorek był dzień z muzyką i z jogą. W środę właśnie był dzień taki matematyczny, ale to była nie, że siedzieli i rozwiązywali zadania, tylko to były zabawy połączone z matmą, grami planszowymi. W czwartek mieliśmy jedyny taki dzień, który można by było powiedzieć, że jest taki najbardziej zabawowy, ale też był edukacyjny, bo pojechaliśmy do Fanezeum i tam się uczyli o kolorach właśnie, o pryzmacie i tak dalej. No a dzisiaj jest dzień ze sztuką. Jak ci się to podobało? Jak podobają ci się takie warsztaty? Fajnie. Całe zajęcia były bardzo fajne, a piątek ze sztuką był takim bardzo, jest takim bardzo fajnym zakończeniem. W sumie fajnie było to namalować grupowo. Polecam chodzić tutaj na zajęcia, bo są bardzo fajne, są różne fajne atrakcje. Dzieci uczestniczące w zajęciach stwierdzały z uśmiechem, że chciałyby więcej takich aktywności. Na szczęście podobna półkolonia planowana jest jeszcze w sierpniu.